27 lutego w restauracji Golden Time w Lubaniu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków organizacji międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu. Sprawozdanie z 5-letniej działalności zarządu i organizacji odczytała przewodnicząca zarządu Teresa Zębik. Związek reprezentował pracowników wobec pracodawców w sprawach z zakresu prawa pracy, to jest uzgadnianie regulaminów pracy, regulaminu wynagradzania pracowników, regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i tym podobnych, brał udział w wyjaśnianiu sporów między pracodawcami a pracownikami, brał udział w społecznych przeglądach warunków pracy i stanu technicznego w obiektach szkolnych. Przedstawiciele naszego związku brali udział w komisjach konkursowych na stanowiska dyrektorów szkół, przedszkoli, ogólnie można powiedzieć w placówkach oświatowych. Wszystkie działania były na rzecz wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi z terenu objętego działaniem naszego związku zawodowego. Co roku opiniujemy arkusze organizacyjne u tych pracodawców, u których działa nasz związek zawodowy, ale nie tylko, ponieważ niektóre szkoły przysyłają, pomimo to, że nie ma tam naszego związku zawodowego, żadnego członka naszego związku zawodowego, to i tak przesyłają nam te arkusze do zaopiniowania. Także tej naszej pracy co roku jest bardzo dużo, ponieważ potem jeszcze dodatkowo musimy zapoznać się z ewentualnymi zmianami w tych arkuszach organizacyjnych i to jest naprawdę ogrom pracy. Nasza organizacja związkowa należy do sekcji oświaty i w związku z tym ja, czyli Teresa Zębik, Eurytyka Czyrko, Jolanta Musielak i Artur Frauszy systematycznie uczestniczyli w spotkaniach Rady Sekcji Oświaty w Jeleniej Górze. Przewodnicząca Teresa Zębik jest również członkiem Zarządu Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność i brałam udział w posiedzeniach tego organu. No, praktycznie co miesiąc te posiedzenia są zwoływane. Nasz związek zawodowy brał udział w zbieraniu podpisów pod petycją do Unii Europejskiej w sprawie obrony kopalni Turów przed zamknięciem. Zarząd spotkał się 18 razy w celu omówienia ważnych spraw związkowych, co jest udokumentowane protokołami w księdze protokołów. W czasie posiedzeń zarządu oprócz spraw różnych podjęto 21 uchwał. W trakcie trwania kadencji przyjęto 7 nowych członków. W trakcie trwania kadencji odbyły się dwudniowe wyjazdy naszych członków. Jeden wyjazd szkoleniowy i jeden integracyjny. Udzielono wsparcia finansowego w wysokości 1000 zł dla dzieci z Ukrainy, które mieszkały u nas w Lubaniu, uczyły się tutaj i wsparliśmy ich powrót do domu. Głównym punktem zebrania był wybór nowych władz organizacji. W wyniku głosowania nową szefową Nauczycielskiej Solidarności w Lubaniu została Marta Czarniecka, a jej zastępcą Artur Frucci. Funkcję sekretarza zarządu powierzono Zuzannie Durkalec. Szanowni Państwo, dzisiaj mieliśmy spotkanie wszystkich członków naszej organizacji związkowej i na posiedzeniu omówiliśmy najważniejsze priorytetowe sprawy, które czekają nas w kolejnych dniach i najbliższym czasie. Dzisiaj też dokonany został wybór nowego zarządu naszej organizacji. Mnie przypadło pozostanie bycie przewodniczącą. Przyjęłam oczywiście obowiązki przewodniczącej. Cóż więcej mogę powiedzieć? No, czeka mnie kilka istotnych rzeczy związanych z przekazaniem całej dokumentacji i przyjęciem harmonogramu spotkań na najbliższy czas. O czym mogę zapewnić? No, o tym, że oczywiście będziemy dalej podejmować ważne, istotne sprawy dla oświaty. Będziemy reprezentować naszą organizację na zewnątrz. Marta Czarniecka podkreśla, że jako przewodnicząca będzie stawiała szczególny nacisk na ochronę praw pracowniczych zarówno nauczycieli, jak i niepedagogicznych pracowników placówek edukacyjnych oraz wspierała wszystkie działania mające na celu rozwój oświaty w powiecie lubańskim.
istotny jest pracownik w naszych działaniach, jego ochrona i wsparcie na rzecz przestrzegania prawa oświatowego, prawa pracy i oczywiście wszystkich rzeczy związanych z polityką, związaną z rozwojem oświaty. Teresa Zębik i jej dotychczasowy zastępca Jacek Miedziński postanowili nie ubiegać się o ponowny wybór do zarządu organizacji. No minęła już piąta kadencja, odkąd jestem przewodniczącą Związku Zawodowego Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu. Kadencja trwa 5 lat, więc łatwo policzyć, jak długo już pełnię tę zaszczytną funkcję. Stwierdziłam, że odkąd poszłam na emeryturę zasłużoną po 32 latach pracy w szkole, stwierdziłam, że zrezygnuję z tej funkcji. Się dobrze składa, że akurat mija kadencja i można zrobić wybory na nowego przewodniczącego czy nową przewodniczącą. I ja nie będę aplikować o to stanowisko z powodu tego, że uważam, że na tym stanowisku powinna być osoba, która jest czynna zawodowo. W ogóle zarząd powinien być czynny zawodowo, ponieważ zajmuje się pracownikami, sprawami pracowniczymi. Z całym szacunkiem, ale osoby na emeryturze, pomimo że czasami uważają się, że znają się na wszystkim, powinny ustąpić już młodszym osobom, które równie dobrze poprowadzą ten związek zawodowy, jak dotychczasowe władze nasze związkowe. A czego Teresa Zębik i Jacek Miedziński życzą nowemu zarządowi? Żeby byli nieustępliwi, jeżeli chodzi o prawa pracownika. Żeby zawsze bronili praw pracowniczych. Żeby zawsze brali pod uwagę to, że pracownik często jest na takiej gorszej pozycji niż pracodawca, ponieważ musi, wiadomo, słuchać poleceń pracodawcy, musi dostosowywać się do odpowiednich przepisów, a szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, to jest szczególny zawód. Ja przede wszystkim chciałbym pogratulować nowym władzom Organizacji Międzyzakładowej Solidarności Pracowników Oświaty w Lubaniu i życzę przede wszystkim naprawdę spokoju. Czasem będą naprawdę ciężkie, trudne. Życzę spokoju, pracy jak najmniej, ale życzę przede wszystkim, żeby ta praca była naprawdę udana i żeby wszystko się poszczęściło nowemu zarządowi, a przez to poszczęści się i będzie dobrze dla wszystkich członków naszej organizacji i wszystkich nauczycieli. Organizacja międzyzakładowa NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Lubaniu liczy kilkudziesięciu członków i działa w 11 placówkach oświatowych na terenie powiatu lubańskiego.